Witam serdecznie z Gandhi. Tak wygląda nasza sucha rzeka. Jest wezbrana o połowę stanu ponad minimum. Kręcę ten film, ponieważ miałem bardzo dużo telefonów i zapytań, czy się nie potopiliśmy. No mogę mówić o cudzie. Jeżeli wejdzie się na mapę, Gandia jest jedynym miejscem, gdzie nie doszło do żadnego kataklizmu. Padało, ostro padało, ale nie wyrządziło to żadnych takich znaczących szkód na terenie Gandhi, a w górę Walencja, okolice poszło ostro, a na południu to jest, prawdziwa tragedia, zalane całe połacie pola, powylewane rzeki, pozaliwane parkingi, 5 osób jest niestety nie żyje, utopiło się w samochodach przede wszystkim, bo ktoś jedzie w nocy, nagle droga zatapia się na 2 metry i tego człowiek nie jest w stanie przewidzieć. Po prostu płynie rzeka, nagle zamienia się w jeden wielki wir i wciąga wszystko na swojej drodze. A tak, Gandia naprawdę wyszła z tego najbardziej bez szwanku, już się przejaśnia, deszcze nadal są, przesuwają się w stronę Madrytu i na południe, w stronę Granady. Tam naprawdę ludzie mają duże obawy, bo cały czas jest zagrożenie, także pozdrawiam, bez obaw, nie trzeba się tutaj o nas martwić, damy sobie radę.